Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w challenge'u do 2700. No i gramy, moi drodzy, nie wiem co gość gra, ale spoko. A, tu jest wyprowadzenie figurki po prostu. Sprytnie, sprytnie. Okej, no i jedziemy. Musiałem jedną partię, niestety nagrywałem, ale miałem problem z internetem, więc zaczynam od początku. I tamtą partię niestety musiałem przegrać. Dobrze, ciśniemy, moi drodzy, A4, grajmy w tutaj normalne szachy. D5 w takim układzie. Bicie pionkiem. Okej, zagrajmy B4 z takim planem. Bronimy pionka. Zawodnicy już nie są aż tak prości, że tak powiem, w grze. Są bardzo wymagający, trzeba uważać na każde posunięcia. Obronię skoczka, żeby ten miał swobodę gry. Okej. Dobra, przepcham tego pionka. Czekam na ruch tego skoczka, żeby móc tym... O właśnie, ale teraz tutaj zagram. Mogę, bo ten pionek też będzie wisiał. Co mogę sobie na to pozwolić? Prawdopodobnie goniec F8 albo powrót hetmana. Tak jest, ale chyba mam ruch G4. I mam opcję taką. On musi tutaj. Mogę też tak w sumie. Spróbujmy w ten sposób pograć. No tu pionek też jest do wzięcia, jasne. No po prostu tak, z planem takim, oczywiście goniec F5 zagra, to bez dwóch zdań. Tutaj, żeby jednak wjechać. Pozycja chyba nie należy do najprostszych. Muszę uciekać z tej strony. Oj, tego ruchu nie widziałem, wiecie, naprawdę. Ojejku, to w takim razie chyba tu już niestety nie ma co zbierać. Tu jeszcze spróbuję. Tu jeszcze jest ruch. Ojej. Jak tak, to taką na szczęście. A dobra, to może nie wyszło tak źle. Czy wyszło? Bronię tu. Tu chcę zagrać. Tak, żeby nie dał mi szacha. Tak, i chcę zasuwać tym. Tu i wejście gońcem tu i tu. I tak, chyba wygrywam. A nie, jeszcze nie wygrywam. Jeszcze nie, idę królem. Kurczę, mówiąc jeszcze nie, chyba w ogóle nie wygrywam. Ojej, ja mam mało czasu. Kurczę, ja się zastanawiam nad nie wiem w sumie czym. Próbuję gościa w cugcwangu ustawić. Odejdzie gońcem pewnie. Za wolny jestem.
Tak to miało wyglądać. Sekundy, no nie mam szans. No właśnie, czas. Za wolny, za wolno. Skoczek A6 w pierwszym ruchu. Można i tak. W ogóle może problem polega na tym, że nagrywam drugi odcinek z rzędu, więc też zmęczenie robi swoje, ale czuję, że trzeba. Trzeba już to dopiąć do końca, bo naprawdę ileż można. Gra mi się dobrze, chce mi się grać, więc myślę, że jest szansa tutaj na wszystko. Hetman D7. Grajmy po prostu w szachy. Jak F4 to F5. Tak. Takie troszkę zamknięte schematy. Spróbujemy dojść do takiego posunięcia. Jasne, to tędy. Jeszcze tu spróbuję wejść skoczkiem, potem wybić tu, w tej kolejności. Tutaj jest opcja już wejścia. W ogóle taki ruch jest słaby, bo tu wejdę. Wbrew pozorom czasem lubię, jak się przeciwnicy na mnie rzucają, niż jest odwrotnie. Okej. Okay. Czekajcie, a może tu zagrać od razu? Dobra, zbijmy to. Tu mam teraz bicie pionka. Po prostu i B6. I może mnie atakować. Nie ma sprawy. Wziąłem pionka, jestem zadowolony. Bicie. Skoczki chyba tutaj mają taką świetną fortecę, tak mi się wydaje. I nie muszę iść przez G5. Mogę sobie spokojnie tędy chyba próbować coś grać. Ataką będzie się tam przestawiać na pewno. Może tu najpierw. On się przestawi pewnie. Dobra, tak, zagrajmy teraz. Kontrując, próbując skontrować. Okej, tutaj wejść trzeba. Jak tak, to tak. Hetman coś tam musi bronić. Wejście tu chyba ma sens. Nawet tak potem zagrać. Ha, on zbije tutaj. Tak. No dobra, tutaj na G2 będziemy też próbować atakować. Niech będzie takie posunięcie i B5 chyba chcę zagrać. Albo tutaj w ogóle wybić. Nie, dobra, teraz tak mnie sprowokował. Jeszcze mocniej. I chyba tak, nie. Może tu i tu. Dobra, ten układ chyba jest dobry, silny. Oby szybko grać. Chcesz zbić tu? Dobra, wzmocnię B5. Jak zbijesz, to po prostu zbiję. Tutaj mam szansę też to obronić takim prostym posunięciem, więc się bronimy. F4 chcę zagrać. Lecimy. F3 chcę zagrać. Chcę może zbić tego gońca.
chcesz wymienić? Dobra, bierzemy. Gramy bez jakości. Też możesz wziąć, ale tutaj ja mam takie posunięcia. Bierzówka chyba będzie ciut lepsza. Wiedziałem, że to zrobisz. No to bije i tu idę. Jest bardzo dobrze. Zawsze mam taki ruch tutaj. Okay. Mamy to. Powoli do przodu, Krzysztof, wracasz. Goniec B4, hetman B3, hetman E2 może nawet. Hetman E2 z takim planem. Strzałka jest? Tak, spróbujemy. No dobra, tak, ty skoczek D5, ja chyba tutaj mam plaśnięcie. I tak, tutaj chcemy. A6 od razu. No nie, powrót, kurczę, to byłoby bez sensu, ten goniec jest zbyt silny. Próbujemy to wymienić. Na tego pionka. Chociaż koń F8 tam świetnie będzie to wszystko bronił, lecz od razu próbujemy grać tu. H3 lufcik, H4 ewentualnie. Bo tak, tak, tak jest jakieś angażowanie. I schematy ciekawe. Znaczy tego pionka w ogóle oddaję, bo zawsze mam taki ruch. Dokładnie. Chyba teraz B3 przytrzymam to, żeby na C4 nie wjechał, jednak bronić. To teraz H4 mam posunięcie. Zbiłeś, tak po prostu. W sumie nie brałem najprostszej odpowiedzi pod uwagę. Ale tutaj walczymy o linię, jest dobrze. No jak tu, to chyba w ogóle walne jest też ok. Powrót G3. No i król G2, podciągnę go tutaj, zawsze mam skoczek na F. Ojejku! Nie widziałem, co nie? Weźmiesz mi tu. Właśnie. To to jest wór. Wór worów. Tam król jest bardzo bezpieczny. Spróbuję tędy podejść. Wieża. Właśnie. Najgorsze jest to, że ja nawet nie mogę go nigdzie ugryźć teraz, ale podstawiłem strasznie.
Gość ma prostą wygraną. Czy jak mi podstawi, to Fuchs, chociaż też by miał pewnie prostą wygraną. O, skoczek na F5. No tak, a tu podstawiłem pionka. Miał tutaj ruch. Czas, jakimś fartem. Warto grać do końca, po tej nawet podstawce. Szukam sobie kolejnego gracza. 2661. To tak, wydaje mi się, że czarne już mają super grę. Tutaj sobie pozwolę na bicie jak najbardziej, bo jest wieża B8. Chodzi o to, on nawet wziął. Poszedł na to, bez krępacji. No dobra, idziemy figurami. Zajmuje pole. Skoczek. Jasne, weźmiemy. Aha, skoczek się usłabodzi. No dobrze. Krótka ruszada, jedziemy. Goniec tu. Król będzie musiał wybić. Robi się ciekawie. Tak i tak, proste posunięcia chcemy grać. Czasami takie ruchy wchodzą. Bicie. Trzeba sporo liczyć. Ciekawe rzeczy tutaj się dzieją, bardzo ciekawe. Długo myślisz, Krzysztof, ten ruch mnie ciekawi. Dobra, zaryzykuję. Ryzyk fizyk, no tutaj coś tam otworzę. To jest figura za pionka, król w centrum, ale czy to zda egzamin? Do końca tego nie wiem. Mam po prostu wejście z... A, tak nawet zrobiłeś, wow. Tak nawet zrobiłeś i to chyba jest dobre dla ciebie zagranie. Całkiem niezłe.
Tak, tu spróbuję. Jak to w figurach wyszło? Aha, hetman za wieżę i dwie lekkie. Tutaj tu grozi wzięcie. Muszę atakować. Skoczki, jak te figury nie jego się uformują w sposób taki, że nie będzie można ich ugryźć jak w poprzedniej partii, to będę miał ciężką sytuację. Oczywiście jakiś tam król tutaj, szach, wzięcie piona. Każdy pion tu dla mnie jest cenny. Skoczki w obronie są wyśmienite. Tylko praktyczną, dobrą decyzję podjął gość. Wchodzę. Tu nie mogę. Czekajcie, a tak przecież mam C5. Nie może zbić, bo tutaj. No właśnie. Tak po prostu. Nie może zbić, bo hetman C2. Hetman C2 mam chyba od razu. A, mógłbym też tu wziąć wieżę. Dobra, na jedno wychodzi. 2669. Teraz się nie zatrzymuję przed niczym, moi drodzy. Gość odrzucił wyzwanie. Czekamy na kolejnego gracza. 3-0 pokonany. To lubię. Jest coraz bliżej. Pewną ręką, Krzysztof. Jedziemy. Jak w bulecie. Zrobiłem tutaj 2700, a w buleta ja gram bardzo słabo. No dobra, wszyscy chyba są zadowoleni z tej pozy. Gość chyba nie przemyślał tego ruchu. Czekajcie, żebym ja teraz tutaj babolca nie strzelił. Tutaj. I spokojna ucieczka, tu jest słaby pionek. Czy jeszcze może zbić skoczek E5, jest też ciekawe. Skoczkiem duch szybko chce zagrać raczej. Chodzi o to, że czasami się fajnie figury w centrum wymienią w jakiejś tam konfiguracji i zawsze trzeba, trzeba próbować patrzeć, jaka struktura pionków powstaje po nich, więc może to się opłacać w przeliczeniach. Hetman tutaj, 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 na spokojnie zagrałeś, dobra. No to tak, no wymiana tego dla mnie to w ciemno, nawet za piona. Tutaj przejdę tędy. Ruch hetman 8 też jest sprytnym zagraniem czasami. Co, bo skoczek C3. Tego jeszcze nie wiem. No dobra, tu weźmiesz prawdopodobnie za pionka. Tak czuję, że tak zrobisz. Tu nie można, bo tutaj się broni, więc jest okej. To też jest sprytne chyba posunięcie z jego strony. Takie logiczne się wydaje. Na pewno się zastanawia, czy bić pionka, czy nie bić. Nie zbił jednak. No tutaj trzeba bronić tu. Tu bronimy, tu bronimy. Okej. Tak patrzę, że w tym układzie chyba wtrącenie miałem ciekawe. A nawet to trzeba dużo liczyć. Gramy na 3 minuty. Z kim ja w ogóle gram? Wyspaman. To mi przyświeca teraz to posunięcie. Tutaj tak po prostu. Dobra, dziab. Nie chcę tego gońca oddać, ale muszę. Według mojego uznania. Kurczę, gość ogarnia. Za bardzo chyba biłem. Sorry, ja czasem nie wiem, co mówię. Wybaczcie za moje czasami brednie takie pod nosem. Nie to miałem na myśli, ja mówię coś innego. No wybić tu muszę, bo tutaj raczej. Tak na szybko patrząc oczywiście, jak miał więcej czasu, to też inne pozycje by powstawały. Jakby babcia miała wąsy. No dobrze, ale to
ciśniemy. No, pewnie nad tym się zastanawia. Bicie pionkiem dla mnie byłoby ok. Długo myśli. Ja mam przewagę bardzo dużo czasową, no to też jest git. No, gońcem zbijasz przecież, idę tu. Pionkiem. Dla mnie super, bomba. Bomba. Dwa skoczki przeciwko dwóm gońcom. W tej konfiguracji? Cudownie. No jasne. Tu chcesz zbić? Pewnie. Proszę bardzo. Ha, tak. Nie jest to takie proste, kolego. Tak zagrajmy. Tak zagrajmy. Tu się broni wszystko. I tak. Dobra, wiem, że pionek podstawiam. On ma 15 sekund. Tak szybko tego nie weźmie. Skoczek znowu ma uciekać? Ale niech ucieka. Cyk, cyk, jest. Odrzucił. 2677. Obrona Benoni. No a 4 tutaj obowiązkowo. H5. To takie ruchy komputerowe. Ja się ich kompletnie nie boję, nawet bardzo lubię. W sumie też muszę tak zagrać, teraz się wybronić, też łapię sobie pole na B5. On również tutaj łapie F5. Tak, idziesz ostro, wow. No to tak, zbijesz skoczkiem, to tu. I tutaj. O kurczę, tego nie widziałem. Czekajcie, król H2, bijesz tu. No dobra, król H2. Tu. Wygląda dziko. Bije. Wygląda mega dziko. No tak, to tak. No tak, no. Tutaj? Możliwe. Nie, to tutaj. W sensie poblokować to wszystko. On nie ma Białopolaka. Z tego się cieszymy. Król broni się sam. Mądrze, mądrze. Kolego, oj, mądrze pograłeś. Dobra, dziab. I tutaj, tam wisi, musisz bić. Inaczej gram G5. Dobra, to po co mi G5? Coś mi się ubzdurało, że skoczek nie wchodzi. Dobra, okej, nie jest źle. Tu trzymam pole. No tak, może coś tam próbować. Wieża A3. Wieża A3 jest chyba bardzo ładnym planem. Kto tu kogo atakuje? O, to jest pytanie. Bronić trzeba. Zanim ta wieża wejdzie do akcji, to hetman A5 nie może, bo tu wieża. Ok. Wieża A3, wieża tu. Albo wieża nawet tu. Dlaczego by nie? Próba wymiany. Podciągnę króla. Próba wymiany. Pionkiem zbiję, tam wejdę i też może być całkiem spoko. Chcesz wymieniać ty z tej strony? Proszę bardzo. A tu mam szacha. A nie, nie, ma, nie mam szacha. Dobra, chwila. Tak, jeszcze wzmocnijmy. To jak zbijesz, to mam opcję też wieżą.
ale również pionkiem, bo tego wtedy chapnę. Bo przejdę tędy, tędy. O, on ma problem. Dobra, tu się czuję pewnie. Koncentracja wszystkich figur na tej stronie. Na F4 nie może. Dobra, wiedziałem. No to mam tu teraz tutaj i tutaj posunięcie, więc chyba od razu zagram, tak? Tu się chyba trzyma. Hap z pionek. Teraz wymiana. No ta wersja jest dla mnie jak najbardziej w porządku. Teraz tu. Tu trzymam punkt A5, można. No on nie istnieje. Dobrze. Kość nie istnieje. Tu już mogę się pobawić nawet. Znaczy tak. Co? Aha, tu zagrałeś. Ojej. Zobaczcie, jakim trzeba być uważnym do końca. Tu, tu. No dobrze, 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 dobrze. Trzeba być uważnym do końca. Oj, trzeba. Chyba F4 od razu muszę. Nie mam wyjścia. No dobrze. Tu i tu. Jeżeli tak, to zbiję po prostu pionka. Tam nie mam czasu na tego piona, niech on sobie go bije i tutaj trzaskam. Tu mam zagranie też. Takie, takie. Dobra. Im król bliżej, tym lepiej. A, 10 sekund ma. Tutaj już jesteśmy raczej w domu. Tędy. Tak, wygrane. Mamy to. 2685, moi drodzy. To jest blisko. To są 2-3 partie. Czekamy na gościa. Szukamy cierpliwie. Dwa 677. No dobrze. Mistrz międzynarodowy. Ty masz ruch, co? No masz taki ruch, masz. Tutaj i skoczek na Eda. Pilnować tych pól trzeba. Tak, on też taki ruch. Wymiana Białopolaków będzie ok, ale widzę, że sam podstawiłem już tutaj motyw, że oddałem bardzo silnego gońca. Dobrze, skoczek tu stoi na straży, tu się trzyma. Ok, on wie, o co chodzi, ten mistrz międzynarodowy wie, o co chodzi. Tu pionek wisi. Tak może. Spróbujmy, żeby tak zagrać, bo jak tutaj, to tutaj. Też skoczek złapie placówkę dobrą w miarę. Zobaczcie, jak fajnie ten goniec stoi. Nie pozwala zagrać wieży. Bardzo mi się to podoba. Tu nie ma ruchu, tu jest ruch wprawdzie. Jest ostro. Jeszcze wisi, no właśnie.
Mam opcję taką, że tak, jeżeli on zbije, to jesteśmy praktycznie w domu. Nie zbije. I o co, kaman? Tak. Atakowany jest hetman, chce zbić tego. Są ciekawe zagrania. Skoczek C7. Zagram tak, żeby nie było takiego ruchu. No weźmiesz to na B2. Aha, tutaj nie ma ruchu. Kurczę, tak i tak próbuję w takim układzie. Nie widzę za bardzo nic. Skoczek jest osłabiony. Tam chcę wziąć. Nie widzę tych taktycznych ruchów właśnie w tym problem. Czyste szaleństwo, chyba skoczek F6 jest po prostu. Tutaj wieża zbija, jakaś wieża, aha, taka jakaś tam mini kontra się pojawia. Jakieś F5 jeszcze, strasznie dużo ruchów takich taktycznych, mnóstwo. Widzę król F7 tutaj. Dobra, bronisz się. D5 pewnie jest posunięcie. Ale nie, wtedy mam odejście też. Dobra, zbijamy, tu bronimy. To też jest ważne, żeby tu się zahaczyć. Druga wieża, czy ma szansę coś tam zrobić? To jest pytanie. Tu się bronimy, konik tutaj może wejść na jego miejscu, bym tak zagrał. Tutaj zagrajmy. Tu się bronię, tutaj tak. Nie, tam nie mogę. A tutaj? Tutaj strzałka jest, co? Wtedy tam. Wtedy ty będziesz mnie atakował tutaj. Mam taki ruch wtedy również. Tak, 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 tak. Widzę. Doskonale to widzę. A tu mam taki ruch od razu. Dobra. Wejście tu, hetman broni. Tu. Atakiem z obroną. I tu. Kurczę. Remis. Ojejku, jeszcze podstawiłem. Remis, to ja będę musiał chyba błagać o remis. Aj, wieża. Dobra, ale była ładna partia. Bardzo mi się podobała. Szkoda, że na jego korzyść. Mega partia była. Jedna z lepszych chyba, tak mi się wydaje, w takie dwustronne akcje, że masakra. No to na drugą stronę, no. Co tu dużo kombinować. Thank you.
Dziwne piony, nie? Pion D2 jest na razie przyklejony. Skoczek tu, hetman tu. Tak, to tak. Grajmy tutaj. Tego typu rzeczy jakieś są. Wiadomo, że on chce gońcem zagrać. Takie rzeczy, no właśnie. Bach, bach. Wiadomo, że chce, żebym ja wziął tego pionka, nie? Kto by nie chciał. Jasne. Dobra, no biorę. Wezmę tutaj, to też wygląda tak mało ciekawie. Ucieknę. Tak po prostu możesz to zbijać. Nie wiem, zagram tu. Skoczek C3 jest taki upierdliwy trochę. Hetman C4. Na jego miejscu bym chyba tak zagrał. Nie zagrał, taki ruch mam. I zagram. Na materiał. Trudno. Taki ruch też. No dużo ciekawych ruchów, co ja tutaj będę gadać. No nie wiem, co to za poza. Mam nadzieję, że jej nie przegram, ale czuję w kościach, że on nawet jak tu zbije, ja tutaj, to też będzie miał jakąś tam akcję. No właśnie. Próbuję. O, przecież on może zbić. No jak ja gram? Dobra. To nie jest jeszcze tragedia, ale po prostu jestem ślepa kiszka. Tu się robi problemos. Tu będzie grozić bicie. No właśnie, jak zagram tu, to mi tu chlaśniesz, no. Ha, dobrze, dobrze, bo wtedy ja mam na C1. No i tak. Pionek nieprzyjemny. Zasuwam. Któryś pion musi iść dosyć szybko, żeby cokolwiek tu uzyskać. Kurczę, tu i tu skoczek. Tak, tu, kurde, chyba źle policzyłem. No chyba źle. No właśnie. Nie jest dobrze, nie jest dobrze.
Zawsze jak się robi blisko 2700, to dostaję w trąbki. Dobra, gościu, muszę cię teraz przełamać, bo przecież to nie może tak wyglądać, no. O, król F8 też się pośpieszył. Po prostu mogłem zbić w tym wypadku. Czekaj, raz schematami cały czas. Skoczek to bicie po prostu F3. Skoczek, możesz. Ciekawie, że... Wiecie co? To naprawdę ślepa. Ślepa jestem. Jako, że ten pion może nie mieć znaczenia, bo się go pewnie odbije, to ten już może mieć. Pytanie, czy ja tu jestem w stanie to jakoś wykorzystać tutaj. No na związaniu, jakby się udało go utrzymać, to byłby mój. Ale się pewnie nie uda. Tak, tak. On wie, że nie może pójść pod związanie. Tak. I tutaj. No muszę go przytrzymać. Skoczka przytrzymać muszę. Coś w tym stylu. Może w ogóle zatrzyma, niech to stoi, a ja spróbuję tak wziąć tego pionka. Przecież tak mogę teraz. Też chyba za szybko zagrał. Na moje szczęście. Jeden pion odzyskany. Pytanie brzmi, Krzysztof. A może w ogóle tu, czy skoczkiem? A może tak? A dlaczego by nie? Odbiłem. No zbyt dużo mi chyba pozwolił. Tak, bo tu groziło. I wycofka. Tu się trzyma. Dwa pionki odbite. Porówno w pionach. Pionek G5 zrobił robotę. Tutaj też trzeba po prostu uważać, zagrać coś w tym stylu. Ok. I może tutaj. Poatakujmy. Ok. Może tak. Może tak, żeby tak zagrać. Zobaczymy. Muszę tu, żeby hetman nigdzie mi nie wskoczył. No spokojnie. I teraz spróbujemy wymienić może w tej wersji. Proszę bardzo, w tej wersji bardzo chętnie. Się wtryniam już hetmanem. I teraz tak i tak. O Jezusieńku! Poczekajcie teraz, żeby w dobrej wersji oddać hetmana. Tu, tu, tu. Skoczek wleci. Jeju! Zawsze podstawię coś. Niewiarygodne. Niewiarygodne. No właśnie. Nie wierzę po prostu.
Nie wierzę, że tak łatwo po prostu znowu podstawiłem. Kurczę, no gość był tam już grillowany. Dobra, no niestety. Kolejne zero. Zapraszam na kolejną partię. Tak, zagrasz. Dobra, tutaj. Stoję w miejscu. Też coś musisz grać. No to się aż prosi, żeby zagrać tak, wszystko do końca wybić, tylko to nic nie da. No dobra, ale grać muszę chyba, nie wytrzymam. Skoczek zbije, goniec zbije. No muszę to dziabnąć do końca. Tu pionek niestety wisi. Siew 4. Próba kontry. Za mało figur jest, ale... Próbujemy. Tak. Zwiążemy, żeby dać tam może szacha. Najgorsze to, że skoczek nie gra. Aha, ja mogę tutaj zbić też w sumie. No tak, mogę zbić. Trzeba to wykorzystać od razu. Zbić pionka przecież. Tak, tak, zagrałeś tutaj, to tak. Dobra, wiążemy to. O królu trzeba myśleć, hetman wraca. Tak, żeby nie weszło tędy, skoczek C6. Tu mnie atakujesz, tego nie widziałem. Aj, proste ruchy wykonuje gość. Tak, i spróbujemy. Znowu udaje się robić w balona, niestety. Właśnie.
kochany, skoczek tu. Kurka wodna, no naprawdę, nic nie widzę kompletnie. Dobra, dasz radę w te 20 sekund mnie pokonać. Naprawdę, no tego nie widziałem jeszcze skoczkiem, jakbym wrócił, troszkę bym spróbował, no. I znowu jesteśmy w punkcie kompletnym wyjścia. No będę, słuchajcie, grał tak długo, aż to przebije, no nie mam wyjścia, no nie mam wyjścia, muszę tak zrobić, no. Po prostu nie odpuszczę. Taki już mam charakter, nie odpuszczę. Nie ma takiej możliwości. Niestety nie ma takiej możliwości, żebym ja to w ogóle odpuścił. Tak, muszę. Bo tu grozi. W ogóle tak. Bo grozi wzięcie gońca, więc muszę coś w tym stylu. Tak, i dziabniesz mi. F4 jest silne. Bardzo silne. Tu pionek będzie wisiał. Nie zagrała się w 4, no to się obronię tak. Przestawię skoczka. Dobra. Zagram źle. Zdwoję sobie tutaj pionki. To jest zły układ, ale wstawię chociaż skoczka do centrum. Bo już naprawdę... Chociaż on nie zbije tego raczej. Zagra hetmanem. Tutaj. Coś tam można będzie powymieniać. Jednak zbił. Tutaj pewnie zbije. Już nie wiem. Skoczek raczej powinien zagrać na C5. Zwyczajnie skoczek na C5. A jednak też nie. Chyba tu muszę... Moje ruchy są mięciutkie bardzo. Bardzo mięciutkie. No ma dobrą pozycję. Ojejku, przecież ja mam też ruch F4. No przecież mam ruch F4, który broni wszystkiego. Dobra, zamknąłeś pozycję, wiem o tym. Okej, król sobie przejdzie tędy. Jakieś takie zagranie na chwilę. Dokładnie. I coś w tym rodzaju. Nawet może tak. Przejście tędy. Wiadomo, też może zagrać tutaj sobie tak, podpatrywać to. Pytanie, czy coś tu da się zrobić. Może być ciężko, tak, tak. Się przestawię. Mhm. Niech będzie taki jeden ruch. Okej. No i co? Chyba nie zwojujemy tutaj za dużo we dwóch. A, widzę, że on szuka remisu. Dobra, remis. Ciężko byłoby się przedrzeć jeszcze. Remis mnie nie satysfakcjonuje. Thank you.
przestawić skoczka. Goniec może nawet pozycyjnie grać. Zwierza tutaj będę bronił. Przestawię skoczka. Dziwne, że to wieżą muszę tak grać. A może jeszcze wyżej? Wieża A5. Właśnie. No tak, tak. Ja widzę. Groźby są. Wieża A5. Podoba mi się ta wieża. Bardzo mi się podoba. Znalazła chyba według mnie bardzo fajne miejsce do obrony. Okej. Jasne. Hetman też tam. Może tak i tak w ogóle się przestawić. Koniec znajdzie dobrą diagonalę. Hetmanem jakoś tak zagrać. Tak, będzie wymieniał, będzie. Nie będzie wymieniał. No dobra, to tak. Jak picie, to spoko. Muszę wieżę uruchomić po prostu. Szacha mogę dać, wziąć pionkę, ale pionek jest teraz nieistotny w zasadzie. I tutaj, żeby król miał też troszkę przestrzeni. Mogę teraz wziąć po prostu tutaj, co nie? Czekajcie. Wezmę tu. Wezmę tu, ty mi zbijesz tu, ja tu. Powrót. Będzie bardzo groźnie. Mam ochotę na poświęcenie. Tu i tu zerkam. Już nie masz poświęcenia tu. Dobra, jednego piona wezmę, bo trzeba. Chociaż tam też fajnie byłoby go wziąć. Idę tym. Wyczekujący. Tutaj szach jest. Ok. Szach jeden może być. Niech będzie tak, żeby tam zagrać. Tutaj to tutaj na szczęście mam. Dlatego też tu nie było wyjścia. Nie mogę się wpakować tu teraz w pułapkę. Ha, tutaj przecież mam też strzałkę, więc on musi uważać wieża B2. Dobra, znaczy ha, niech nie uważa nawet, no. Jeden szach, tu goniec H6, nawet bicie wchodzi w grę i na razie się broni. Wieża B2 są groźby potężne. To bić muszę. H, szach. Tu ucieczka. Wieża. Kurczę! A nie, spoko. Mam taki ruch, tu uciekam. Tu nawet mogę uciekać. Zresztą szach weźmiesz tego pionka. Ale nie! Nie, tak, ma taki ruch. Dobra, uciekam od razu. I tak. I tak od razu uciekam. Szachy jakieś są z jego strony? Nie wiem. Tak, chcę zagrać. Nie widzę tutaj jakiś dla mnie. Tu? Ojejku, wiecznego szacha mi dasz. 10 sekund masz co? Nie pozwolę sobie teraz tej partii przegrać. Nie pozwolę.
Kurczę, remis, no. Jejku! Ale masz farta, gościu, no. Półtorej sekundy. Co ja zrobiłem, no? Fartownie złapał tego wiecznego szacha. H3, żeby skoczek tutaj nie wleciał. Tak, jeżeli skoczek tu, to tu. Bo chcę zagrać E4, F4. Lecimy. Co ja się tam będę czaił? Dawaj, tu ubijemy. Nie dam ci już tej przyjemności. Już jestem po prostu tak na ciebie wkurzony, gościu. Jeszcze tak, tak. A jednak zobaczcie. Czegoś nie widzę? Według mnie to jest czyste oddanie pionka. Szach oczywiście. Wejście skoczkiem, jasne, jakieś B4. Okej. Zaraz tu nie mogę. Chwila. A powrót po prostu, żeby tak zagrać. Okej. Tak, i wejście tutaj. Jak tu to strzał? Mam świetne wejście. Dobra, jest pionek więcej. Jesteś mój w tej partii. Jesteś mój. Nie ma wyjścia. Nie przegram tego. Nie przegram tej partii. Wygram tę partię. Wiem, brzmi to pszczołkowato, słuchajcie, ale to jest dzielenie się swoimi emocjami, przemyśleniami. Kto wie, ten zrozumie, o co chodzi. Dobrze, strzałka. Masz. Tutaj lecimy. Dobrze. Hyc. Tutaj możesz tu zagrać gońcem jak najbardziej gońcem. No i co? Jesteśmy w domu. Trzeba zagrać coś w tym stylu i lecieć E5. W sumie nie, można tak było od razu zagrać. Tu chcesz wejść, możesz wejść. Gramy tak i E5. Nie przegram tej partii. Nie ma takiej opcji. Nie zgadzam się na to. Tutaj, co mi zrobisz po tym ruchu? Chcę wziąć tutaj. Wieża tu? Tu, tu, tu. Dobra. Ha, tam sobie podstawiam. A to nie jest takie, aż takie łatwe, bo tutaj hetman. Mam zawsze wieża D3. Dokładnie, wieża D3 i się wszystko broni. Jeden szach może być... Ale co, tutaj? Musisz gońcem odbić i mam cię na związaniu. To wtedy tutaj mam. I... Tu, tu. Tak, wszystko bronimy. Wieża więcej. Tak jest! Przełamanie. Twardą ręką. Lecimy dalej. Nie wiem, ile to, słuchajcie, będzie trwało. Wiem, że już ponad godzinę. GM, moi drodzy, 2729. No to lecimy z GM-em. Dobra. Jasne. Tutaj podgryziemy trochę może. No i tutaj teraz przytrzymamy punkt E4. Sam tam chyba mogą zagrać. I zdążyłem też tak zagrać, okej. Dobra.
Nie widzę prostych możliwości, ale tak. No naprawdę nie widzę prostych możliwości. Dobra, gram tak, ale tutaj wchodzi mi możliwe, że mam kompletnie przegraną. No tak, mam przegraną, bo nawet tak może zagrać. Ale tak, poszedł w ten układ. Skoczek tu. To było też kuszące wzięcie tego gońca, bardzo. Dobra, wraca mi tutaj. Tak, tak. Tutaj też atakuje ten punkt, więc tu też się bronię. Dobra, może jakoś wyjdziemy z tego bagienka. Co tak, tak, tak. Dobra, tam bronimy. Tu zagram i tu odbiję po prostu. Tak. Dokładnie. Odbiję pionka. Tak, zwyczajnie. Udało się z takiej pozycji... Słuchajcie, odbić pionka. Wiem, że tu będzie problem długotrwały. Prawdopodobnie. Ale będę próbować twardo bronić. Koniec. Tutaj. I tutaj wieża w 8. No powiązał mnie. Taki ruch i taki, coś w tym stylu. Tutaj nie mogę, tu bronię. No wiem, atakujesz mnie mocno, tak. Pionka po prostu schapnąłeś, dobra. Niech będzie tak, żeby też móc uciec. Czy nie, to będzie i tak mnie atakować. Taki ruch mi się podoba, żeby zamknąć króla. Goniec F5, jak się uda zagrać. Tak. Może tędy przejść oczywiście. Mam strzałkę. Ojeju, jaka strzałka! Taktyka. Na bardzo niskim poziomie, Krzysztof. A, już nie gram z arcymistrzem. W taki prosty sposób tracę silnego... A nie, tu mogłem jeszcze. Sam tego uczę, a sam wpadłem w te bardzo proste zależności. Naprawdę wstyd, Krzysztof. Taki ruch chcę zagrać. F4. I tutaj chcę zaatakować. Uciekam, bo jeszcze tak groziło. Tak, tutaj zbijesz. A nawet nie, tego się nie spodziewałem. Spoko. Komplikuje się. Taki ruch mam. Chwila. Moment. Biję wieżę. Biję tu i... Idę tu. On musi wieżą. Tu. Tu. Tam. Ryzyk fizyk, nie wiem, wyda.
F5 ma przecież. Tak. Nie, no bzdurę zagrałem. Jak zwykle to ja zagrywam bzdury. Oczywiście, że bzdurę zagrałem. Kompletnie przegraną pozycją. Nie, nawet nie będę się męczył. Źle coś policzyłem. No, nie jest łatwo, słuchajcie, nie jest łatwo. A biorąc pod uwagę, że już gram tutaj długo, zobaczę jeszcze jedną partyjkę, bo jeszcze Title Tuesday mnie czeka, więc chciałem już zrobić te 2700 i zagrać Title Tuesday na luzie, no, ale to myślę, że to nie przeszkodzi w niczym, na tym samym rankingu będziemy walczyć. Dobra, moi drodzy, żeby was tutaj już nie męczyć, ten odcinek, jak widzicie, nie był prosty, jesteśmy cały czas w miejscu. Dzięki za dzisiaj i do następnego.